No jeszcze gula zabrakło, kurde. 3 na 1. O, to teraz będzie ciekawie. Ło! No. Jak ten gul jest niewyżyty. Najpierw chciałbym te guźce ubić, bo one mi tu sprawiają trochę problem. Dobra, poszło. Ło! Się wkurzył trochę. Dobra, teraz twoja kolej. Dobrze, poszło. Trochę było z wami problemów, ale już nie jesteście dla mnie jakby takim bezpośrednim zagrożeniem. Okej, coś tu jeszcze ominąłem. Czy mogę w sumie dalej iść ze śladami? Choć powinienem bardziej iść, a nie, że mam iść, tylko powinienem. Dobra. A, zwój z zaklęciem. Kryształowa pochodnia, fajnie. Room. The tracks lead into the cave. Jaskinia. No to jak widać jaskinia. Skończymy ten quest i odcinek, bo ja chyba będę musiał go podzielić na dwie części. Ze względu na to, że poświęciłem się dla was i nagrałem taki długi odcinek, to go podzielę na dwie części. I chyba tak będzie lepiej. Wtedy będziecie mieli dwa odcinki automatycznie już. Dobra. O, tam coś chyba jeszcze jest. Właśnie grzyby. Grzyby też trzeba zbierać. Tam owoc maki. Chyba owoc maki. Nie, ostroliść. Wydawało mi się, że to jest co innego. Dobra, tu już ma nic nie będzie. A, jeszcze złota koniczyna. Dobra. Dalej trzeba iść za śladem złota. O, kolejny ghoul. Do ubicia. Ale fajnie walczysz. Nie ma co. W ogóle sprawdźmy, jak my tu mamy tu rozwinięte. Tu mamy po 20. To przydałoby się nieco walkę wręcz ulepszyć. Jak będzie taka możliwość. A to jest wymagane 2000 aż. To sobie teraz zostawimy na tą walkę wręcz. Albo będziemy coś dalej rozwijać jeszcze. No zobaczymy. Chciałbym wszystko w miarę możliwości rozwinąć, ale najbardziej to walkę wręcz i broń dystansową, bo to jest jakby taka podstawa u wojownika typowego plus strzelec. Dobra, dalej są te ślady złota, rozsypanego złota, ale fajnie, przynajmniej się wzbogacamy o każdą kolejną sztukę. Dobra, idziemy dalej. Zrób ty, że save'a, bo ja się boję, że tu coś się zaraz naprawdę tragicznego stanie. O, i leci. O kurde, to jest ten demon żmij. Oluj. Ej, przecież to zaraz mnie zabije. Przecież muszę robić uderzenie i unik. O kurde. Przecież żeśmy pierwszy raz zginęli. Moment, wczytaj. Nie ma. Nie ma. Dobrze, że ja w samą porę zrobiłem save. No kurde, przecież ja z tym nie dam rady. Muszę dla niego... A, później możemy wrócić. Ale nie. Ja muszę z nim stanąć do walki. Pudło. Czekaj. Ło. Kurde. Patrz. Jaki on damage kroi. Przecież to jest nie do pomyślenia. Czekaj. Zaraz coś na ciebie wymyślimy. Dobra.
Dobra. Coś idzie. Ty, on tu jeszcze fireballe ma. Ty, musimy uważać. Czekaj. Nie no, trzeba z nim walczyć. Ło! O kurde! Spokojnie. Trochę uników porobimy. I zaraz coś skombinujemy na ciebie jeszcze. Ostatni nabój został, kurde. No, ma już pół życia. Do połowy paska jestem zdolny mu zabrać, ale nie wiem jak to będzie dalej. Pudło. Nie no, trzeba z nim taktycznie walczyć. O kurde. Unikaj, unikaj. No nie, no ten rumu się wychlał, nie. No talenciarz z ciebie. Dobra. Udło. Ło. Bo się zapomnisz. Udło. Tej. Nie. Nie pozwolę sobie na to. No ale jak? Nie, dobrze, fajnie. Czy już zaczynamy w sumie? Zaczynamy już ginąć. I to mi się nie podoba. O nie. Czekaj, ja zaraz się tu z tobą zabawię. Dobra, pudło. Będziemy tak robić, no kurde. Innej taktyki nie widzę. Dobra, unik. O! Czekaj, rumu się napij. Czemu ty chowasz tą broń? Co za idiota. Dobra, teraz trzeba robić te uniki na okrągło. Pudło. No jakie to jest niewyżyte! Jeszcze raz. No często, tak, to co 5 sekund mam zapisywać, co uderzenie? Jaki ty jesteś... A w sumie? W sumie to by miało sens. Tylko muszę to dobrze zrobić. Czekaj, no coś się wymyśli na tego żmija. No dobra, unik! Pudło. No nie, chcę się napić rumu, czekajcie. Daj mi się napić rumu. Rum. Kurde, daj mi rum. Przedmioty. Dobra, napij się rumu. O, i to nam oddało krew. No ale już straciliśmy pół HP. Trochę bez przesady, no. Podło. Jeszcze tak z kilkadziesiąt ciosów. I ubijemy tego gnoja. Jeszcze raz. Kurde, weź to wypij. Dobra. No trzeba tak z nim walczyć, bo innego wyjścia nie widzę. Przecież to jest dla nas coś hardkorowego. Ale chcę to ubić, mimo wszystko. Ryzykuję. Ja mogę walić w niego podwójnymi ciosami. Bo on już tutaj widzę, że nieco wyczerpany. No tu zrobię jeden pojedynczy. Dobra. Ło! Potrójnych nie warto robić.
O! O, dobrze, mam wyczucie. Teraz jeszcze raz rum. Teraz możesz z nim walczyć. No patrz, teraz się uwziął na mnie bardziej. Podło. No jeszcze troszeczkę. Patrzcie, jaki on jest podczerpany. Kurde, jak on mocno bije. Jeszcze raz, może teraz nieco grogu. Dziękuję. Pudło. No jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jest, kurde. Jakie to bydle było hardkorowe. No, jeszcze plus 400, no nieźle, nieźle. Dobra. Teraz tak, broń dystansowa. No zostawiłbym na tą walkę, no szczerze mówiąc, ale wytrzymałość też jest potrzebna. Równie mocna oczywiście. Wpływ, cwaniactwo, broń dystansowa. Nie wiem, trzeba zostawić na walkę, no. Ja zostawiam to na walkę. Bardziej. O kurde, to tak ścięło. Moment, zaraz skończymy odcinek. Tylko po prostu muszę uzbierać do końca to złoto i ten jego skarb wziąć. Mamy się tam podzielić po połowie podobno. Ale to bydle było naprawdę mocne. I tu już dedałem 2-3 razy, ale dedałem. Więc to znaczy, że już jest jakieś wyzwanie. Dobra, myślę. Ej, ta jaskinia się kończy w ogóle? Dobra, mamy tu jakieś złoto ciągle. Fajnie, fajnie. Skrzyneczka Pipkina. Co on tu jest? Banan, banan, banan. I jeszcze raz banan. Trochę grogu. I co tam było jeszcze? O, fajnie. O, mogę już zwiększyć walkę wręcz. I tak też zrobię, żebym mocniej bił. Tak, zatwierdzam. Jeszcze tutaj sprawdzę nieco terenu. O, kill off mamy. To kiedyś nam się przyda. Jak wrócimy do wybrzeża krabów, to odkopiemy sobie te nefryty. Kolejny kill off. No fajnie, czyli coś tu chyba będę mógł odkopać, nie? Jak mnie mam tak w ogóle. To nie jest pewne, czy to będzie możliwe. Ale jakby było. O kurde, a cóż to za dziwactwo. Czekaj, ty to zapisz. I trzeba z tym jeszcze stanąć do walki, bo kurde, to dziwactwo mi się nie podoba. Chodź tutaj. Ło. Tutaj, tu trzeba dużo uników robić. Bo to jest niezbędne. Dobra. A tego pająka w sumie też obijemy. Udło. Ale bijemy już mocniej, nie? To widać już w sumie. Ło. O. Teraz fajnie go obijemy tutaj. O, cmentarny pająk. No. To się nie dziwić. Ło! O kurde! Weź ty wypij ten grog. Ty patrz, zaskoczył. Dobra, rum wypij. Okej. Już po tobie. Dobrze, poszło. Kurde, ale nie. Tu tego jest więcej. To trzeba Kuferholtbiego. Aha. Ciekawe co tu jest. Złotej koniczyny w pizdu. Tak, bierzemy. Jakiś ząb. Skradzione przedmioty. O, kosztowności Jacka. O, to fajnie. To możemy mu potem to oddać. To fajnie, cieszę się. Że zakwadzę złotem. No nieźle, nieźle. Tu już się wzbogacamy powolutku. Kamień teleportu. Ciekawe do czego. Ten kamień teleportu, ale zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Tylko trzeba tą całą jaskinię sprawdzić do... O kurde.
Tej żyje. Kurde! Uciekaj, uciekaj. Jezu, czemu ja żem nie zrobił uniku? Taki mój błąd. Rum, dobra, wypite. Dobra, walcz, walcz. Termit, fajnie. Ten się broni, to cholera. Patrz, rąbany. Pudło. Ale ten się broni, to strasznie. Era go. Dojadę. Kurde, ale... Eszkroj damage. A, będzie po tobie. Okej. Jeszcze troszkę. Ło. Oj, ciężko, ciężko. O, ciulnął mu jednak. Ja chyba muszę tak robić. O, innego wyboru. Oj, teraz boli, nie? Ty, kurde. No nie, no co ja żem zrobił najgorszego? No nie, no tak nie miało być. To jeszcze raz muszę to ubijać? Jeszcze raz? Dobra, tak się prosiliście o to, to ja teraz to ubiję. Spokojnie. Z palcem w tyłku ja to ubiję. No weź tam, wejdź! Kurde. No jeszcze raz to trzeba ubić, no. Nie ma co, dobra. Zginiesz marnie. Nie wyżyte. Nie, no co się dzieje? Czemu te stworzenia się robią takie ciężkie? Za mało uników robię. Dobra, jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Kurde, wszystko musi być na... hardcora. Unik, dobra. No ale jak? I ty... Ej, to stworzenie dostało jakiegoś upgrade'a? Już teraz tak bije. Weź z tym walcz. Kurde. Ej, no bez jaj. No dostałem jakiegoś upgrade'a i teraz bije, kurde, 300 damage na sekundę. On cały czas się broni jeszcze dodatkowo. Ej, no weź ty się napij jakiegoś rum, bo ty naprawdę zaraz... Patrz jak to kurde bije. No patrz, przecież wcześniej tak nie biło. Zaraz zginiesz. O, jakie kombo mu teraz zasadził. Się też wkurzył chłopak.
Unik, unik, unik! Dużo uników. Dobra, napij się tego grogu. Okej, okay, teraz zapisz grę. I tak, to przeszukać. Bierz to wszystko. Kamień teleportu znalazłem i nagle jakaś muzyczka się odpala. Sakiewka ze złotem. Tu jest ta skrzynka, której nie przeszukałem. Muszę ją ponownie przeszukać. Dobra, teraz zrób save'a. Tak, zrób save'a, dokładnie. Tak. Nie, walnij Sevrya. O, 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 broń na frytu. Dobrze, możemy ją odkopać. O kurde. O. Odkopię coś i będzie coś. O, nefryt razy 5. Fajnie. To jeszcze raz sobie zapiszemy. I teraz się zajmiemy tym gównem. Fajnie, że ta bestia nie weszła w tą pułapkę. Uniki, uniki. Patrz, jakie to wredne gówno. To się cały czas broni. O, fajnie. Te oberwało to już boli. Kurde. Jeszcze raz się napij grogu. Te bestie to naprawdę, to jakaś przesada chyba. Ale jest wyzwanie. Pomimo tego, że tak narzekam, jest wyzwanie. Zaci poćwiartuje. Jest, kurde. W końcu padło, zdechło. Dobra. Pozbyliśmy się tego termita. Jeszcze jednego save walniemy. Dziękuję. A teraz tak. Teraz trzeba przez to przeskoczyć. Okej. I pułapka ominięta w sumie. Coś jeszcze mnie tu czeka. Czy to już właściwie... O, kolejny termit. Dobra, do ubicia. Co? 2 na 1? Tej to pluje jeszcze. O fuj. To jeszcze pluje. Tej no już nie jest jakaś przesada? To już nie jest jakaś przesada? O, termit robotnik, tego to się szybko ubije. Patrz jakie wredne. O kurde. No to będzie nieciekawie. No, robotnik też pluje. Ubij to przynajmniej. Nie, uciekaj, uciekaj! Kuźwa. Przecież ja tu zaraz padnę na zawał. Rumu wypij, tak, rumu. Żebyś wiedział. Dobra, ubij to dziadostwo. Dobra, przynajmniej to ubiłem, póki co. To muszę się zająć większym zagrożeniem. Chodź tu, termicie, żołnierzu. Tutaj jestem. Zginiesz ty kiedyś. Ło. Ło, jak mnie uderzyło.
Ło. Tera odwdzięczyło się. A, fajnie, że jeszcze pudło. Ale można się bronić, da się. Kurde, jest w końcu. Ubite to dziadostwo. Dobra, trochę nieco zjemy. Jakiś dzban. Coś jeszcze interesującego. Dobra. Kurde, no w tej jaskini to jest naprawdę masakrycznie ciężko ubić takie stworzenie. Ale dobra, myślę, że to już jest wyczyszczona jaskinia. Tu mamy chyba znowu, o, złoże żelaza. Odkopiemy nieco. Bardzo fajnie. No i super. Super, super. Okej. Ruda żelaza poszła. W cholerę. Aha, czyli tu już nic wie. Ta jaskinia się dalej ciągnie, nie? Teraz to sprawdzimy. Nie, ta jaskinia się ciągnie, kurde, mam nieskończoność. Nie, dobra, to już jest droga powrotna. A tam chyba coś jeszcze jest. Trzeba sprawdzić. Bo tu jeszcze nie byłem. A, tu jest inne wyjście, nie? Nie, to jest to samo. To już chyba wszystko, żeśmy sprawdzili, nie? Każdy szczegół sprawdzony. Dobra, tu... I tu, dobra, wszystko sprawdzone. Teraz biegniemy do nich. Do Pipkina i potem do Jacka. I kończymy odcinek. Podzielę go na kilka części. Mam wrażenie, że to będzie już u mnie 1,5 godziny rozgrywania. Więc nieco żeśmy czasu zmarnowali. Ale szczerze mówiąc, warto było. Dla tego czasu, co coś tu jest. Dobra, te ślady to już. Poguzik potrzebny, dobra. Do Pipkina. O, tu jeszcze rumu zapomniałem wziąć. A, to należał do śladów. Dobra. Yo, Pipkin, madafaka. Your monster's dead. Good, what about my treasure? Did you get the stuff from my chest? Yeah, I've got your treasure. Excellent. Tell me what else you found. About your treasure. I found some liquor. Excellent. Get it here. Here, take it. Ah, oh, I've missed this. Great, thanks. About your I found gold. I didn't think you'd admit it. Here's your gold. I would have bet on it disappearing. You're surprisingly honest. Widzisz? O, dusza plus jeden, czyli... Dobrze jest. I found rum. Will you give it to me? It would make the world look a whole lot better. Masz. You can have the rum. Wow, wonderful. That means I'm gonna get hammered today. You returned everything that was in my chest. There were still some bananas. Ah, that's where I left them. You can keep them. Oh, dzięki. I keep my word. Here's half. Many thanks. Oh, dzięki. Again. Fajnie. No, równa połowa. To fajnie. Uczciwość popłaca. Naprawdę bardzo popłaca. Bo dzięki temu nasza dusza idzie na plus. Podejdziemy tam do Jacka i skończymy odcinek, bo już się robi naprawdę zadziwiająco długi. Niebo się aż całe niebieskie zrobiło. Dobra, idziemy do Jacka i kończymy odcinek. W sumie już możemy przy biegu się pożegnać. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego długiego odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. W następnym odcinku będziemy rozmawiać z samym Jackiem. Dobrze, trzymajcie się, na razie, yo!